Witajcie moi kochani w Halloween. 31 października to taki moment, gdzie możemy zapytać się duszę archaniołów, co chcą nam przekazać. Także zobaczymy, co nam powiedzą. Zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie wszystkiego złego. Niech mój archanioł stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, połączą się z duszami w ten magiczny czas i z archaniołami, którzy mi podpowiedzą, co do waszej przyszłości na miłość, co mi chcą przekazać i dla was. Dobrze, i teraz pierwsza grupa. Niech dla pierwszej grupy wahadło wybierze kartę, cztery karty na miłość. Tu będą dwie karty. Jako pierwsze. I jeszcze dwie, niech wahadło pokaże dla pierwszej grupy na miłość. Ta karta. I tu dwie. Dobra, tu będzie pierwsza grupa, teraz kolejna grupa, ja tutaj sobie rozłożę bardziej karty. Jej wahadło mi powie, następne cztery kolejne karty, przekaz dla ludzi na miłość. Jedna karta. Druga karta. Trzecia karta. I jeszcze ostatnia z tej całej talii. Przekaz na miłość. I ta karta. Dobrze, karty zostały wybrane. Teraz pokażę wam te tutaj grupy, dwie, co karty mi, które się pokazały przez wahadło. I teraz tak, wybierzcie sobie, kochani, którą grupę chcecie. To jest rozkład na miłość, jakie są wasze tutaj co was będzie czekać oraz przekaz taki, na co powinniście uważać. Także teraz posłuchajcie wewnątrz siebie. W ten czas archanioła stróża, dusze, które wam coś chcą przekazać. Wybierzcie tutaj karty dzięki nim. Którą grupę chcecie, czy pierwszą, czy drugą. Zaczynamy. Odkrywam pierwszą tutaj grupę. Pierwsza grupa miłość. Słuchajcie, jeżeli to tutaj wybraliście, to tak, na pewno w najbliższym czasie pod względem miłości halloweenowe duchy mówią, że będziecie mieć taki okres w swoim życiu bardzo dynamiczny, gdzie się będzie dużo działo, nagle tak jakby sprzyjająca gwiazda do was przyjdzie, która wam podpowie, co macie robić, w którym kierunku iść pod względem miłości. Wy będziecie oczywiście mieli ten taką intuicję, przekaz, ale będziecie się bali zaryzykować, pójść to. Większość z was będzie miało takie stany, że tak powiem, niewierzenia w siebie, takiej niedowiarki, tak? Będziecie trochę, że jak to ja wiem, czy jestem gotowa, czy gotowy, to na pewno nikogo nie spotkam, tak? Nic się ciekawego nie wydarzy. A tutaj co? Karta gwiazdy wam podpowie. Wy się tak zastanowicie troszkę. I co? Jeżeli posłuchacie tego przekazu, to tutaj macie szansę naprawdę poznać osobę o ciekawym temperamencie, która będzie po pierwsze wiedziała, co robi w życiu, będzie ustabilizowana finansowo,
Będziecie tutaj darzyć się wzajemnym uczuciem. Będzie to osoba naprawdę bardzo taka mocna, konkretna, tak, że wie, czego chce w tym życiu. Tutaj widać, że ta wasza takie wycofanie, niewierzenie w siebie troszkę nawet ją będzie przyciągać, wiecie, ponieważ ona wie, żeby mogła wam pomóc na różnych pułapach w życiu i zmienić ten wasz los. I będzie tak was trochę podbierała, zachęcała, żebyście tutaj zaryzykowali. Także jeżeli się otworzycie, to naprawdę tutaj archaniołowie mówią, że na tym zyskacie. Jeżeli jesteście tutaj w stałym związku, to musicie uważać troszkę, bo wy tutaj macie tak jakby to, tak ukrywacie tą miłość, tak? Tak jesteście tacy, boicie się troszkę, co inni sobie pomyślą o was, jeżeli dokonacie różnych decyzji i wyboru. A tutaj nie powinniście się patrzeć na innych ludzi, powinniście działać po swojemu. I tak karty mówią, żebyście zaczęli działać, jeżeli macie jakieś plany czy marzenia. Nie bójcie się ich realizować. Tak los wami pokieruje, że będziecie w tym miejscu, w tym czasie i wy to uzyskacie. Tylko musicie przestać się bać, działać dalej, iść dalej. Nie patrzeć się na schematy, że inni mi mówią, że mają to, ja muszę mieć też tak samo. Nie. Idźcie tak, jak wam los podpowiada. Czyli jesteście parą i nie wiem, marzy wam się, nie wiem, mieszkanie w kawalerce. To wy tą kawalerkę kupcie. Nie patrzcie na innych, że musi być dom, willa i w ogóle, tak? Nie, nie musi. Kto tak powiedział, że musi? Nie musi. Myślicie, że oni będą szczęśliwsi? Oni tylko tak mówią, że tak powinno być, każdy tak marzy. Ale wy tutaj jest przekaz. Patrzcie na swoje marzenia, na to, co wy chcecie. Jeżeli wam się marzy małe mieszkanie w kawalerce, to go kupcie. Także tutaj patrzcie się pod swoje, żeby wam było dobrze, żeby po prostu wy, żebyście czuli się szczęśliwi, a nie oni, nie wasze otoczenie. Także taki jest tu przekaz pod względem miłości dla pierwszej grupy. Teraz kolejne. Druga grupa odkrywamy. O, tu będą wybory, decyzje, działania. Słuchajcie, druga grupa na miłość. Będziecie jako samotne osoby mieć tutaj dwa wybory. Ale tutaj jedna z tych osób będzie taka, wiecie co, na własnych zasadach będzie chciała wami tu kierować. Wy trochę będziecie się sprzeciwiać temu, będziecie to oddalać, bo wy tak nie chcecie. No i będzie tu problem. Ale nagle będzie taki przebłysk, przełom. I tutaj tak, albo ta osoba się zmieni dla was, albo wy wybierzecie ten drugi wybór, który będzie lepszy. Wiecie co? Wy po prostu, nie, wy po prostu musicie dokonać wyboru. Będzie. Czyli tak, będą wybory partnerów lub partnerek, ale wy musicie się kierować swoją intuicją, swoimi zasadami, jak dobrze wybrać. Czyli te już wasze doświadczenia z przyszłości, które macie, musicie sobie przypomnieć i nimi się kierować. Pomyśleć sobie, co ja chcę. Chcę, żeby był taki, taki, taki. I poszukać takich cech w tych osobach. Jeżeli w tej osobie jakieś z tych wielu będą takie cechy przeważały, to
jest okazja i szansa na fajną relację. Jeżeli jesteście natomiast parą, to przed Wami takie jakby, wiecie co, na pewno troszkę ciężkie chwile, ponieważ jako dwie osoby na ten moment, na ten czas nie będziecie mogli do końca zrealizować swoich działań. Tak jakbyście się trochę byli ograniczeni w tym momencie, w tym czasie, ponieważ coś się dzieje, może i nawet pod względem świata i troszkę te wasze jakby, jak ja bym to miała powiedzieć wam, wasze plany troszkę się tak zatrzymają, ponieważ ktoś nie będzie pozwalał ze świata na ich realizację. Również jako para będziecie musieli bronić własnego ja. Czyli jeżeli ktoś się będzie wtrącał, to wy będziecie mówili hola hola. Nam się to nie podoba. Nie chcemy iść w tę stronę. I tutaj no takie bronienie swojego zdania, bym powiedziała nawet. Swoich decyzji. Również może partner być w tym czasie taki bardzo, wiecie co, zasadniczy, że on będzie chciał decydować o waszym tutaj życiu i wy będziecie się troszkę burzyli, żeby też dostrzegł wasze zdanie. Jeżeli on dostrzeże wasze zdanie i razem jakby dojdziecie do jednego wspólnego zdania, to będzie dobrze. Czyli przekaz jest taki, dla par musicie wysłuchać dwóch stron i dojść do jakiegoś jednego działania, celu, to wtedy wasz związek będzie kwitł. Rozumiecie? Musicie patrzeć na drugą osobę. I to wam pozwoli cieszyć się wspólnym szczęściem i radością, podejmowaniu wspólnych decyzji. Tak bym to widziała. Także moi drodzy, na pewno was czekają tutaj w pierwszym otworzenie się, tak, żeby osiągnąć to, co chcecie. Nie działać według starych schematów. A tutaj też będzie pewien rodzaj wyborów, ustępstwa, działania i realizacja tego. Ale również jakieś też zatrzymanie, dojście do porozumienia. Natomiast single też będą musiały tutaj dojść, co chcą, czego pragną, jakich błędów nie popełniać dalej, co popełniały kiedyś. Taki jest tutaj mój przekaz pod względem miłości dla was, moi kochani, od archaniołów i od tutaj różnych dusz. Także przemyślcie to sobie i życzę wam tutaj pozytywnej takiej energii, siły, żeby te wszystkie przeciwności pokonać. Pamiętajcie, że jesteście cudowni, wyjątkowi jako każda dusza, jako każda osoba i dlatego powinniście uwierzyć w siebie i działać, ponieważ stanie w miejscu nie jest niczym dobrym ani dla was, ani dla nikogo, tak? Także tutaj myślę, że wiara w siebie jest bardzo taka ważna. Także ten magiczny czas, pomyślcie nad sobą, na tym, co chcecie osiągnąć w życiu i będzie wszystko dobrze. Także jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam.
dużo takiej magii, pozytywnej energii Wam życzę od archaniołów, żebyście nabrali takiego dystansu do siebie i dobrej, pozytywnej, czystej, ciepłej energii. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.